Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Polska Wieś. Dzisiaj rozwodzimy sobie wapno, tutaj powolutku, bez pośpiechu oczywiście. Ja sobie 912 ładuję, 60 rozwozi. I sobie powolutku ładujemy. Nie. Strasznie dużo wysypałem teraz. Jest to ogólnie RCW Nowy Nabytek. I na samym wstępie chciałem powiedzieć, że zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo na 5000 subów będzie nowa seria na kanale. Taki może mały specjal, bo będzie, myślę, że dość w miarę ciekawa. No. Jeszcze. No dobra, już nie będę przeładowywał. Chcę sobie potestować RCW. A przetnę się przez środek. Znaczy, no tutaj przejadę sobie. Po prostu. I. Dobra, lecimy sobie. Ogólnie to nagrywałem przed chwilą jeszcze. Znaczy, przed chwilą. Jakieś godzinkę temu nagrywałem sobie pierwszy raz ten odcinek. I już się strasznie wygadałem, więc teraz muszę sobie przypomnieć, co mówiłem. Mamy dzisiaj chyba. Znaczy, dzisiaj mamy sobotę, godzina chyba 20. I sobie powoli lecimy z odcinkami. Trzeba ponagrywać troszeczkę. Na zaś najlepiej. O, tutaj zapomniałem zagruberować. Ale to tam. I tak będzie przed siewnikiem jeszcze szedł uprawowo-siewny. Znaczy uprawowy. Więc luz. I zużyłem do 60 obciążnik. Bo. No żeby miało ta. Żeby lepsza przyczepność była. Nie, założyłem, bo też będzie używane 60 w tych pracach jesiennych z nieco cięższymi maszynkami, więc żeby jej nie gibało, to co tam się oszczędzać, założyłem sobie iluz. Już mam teraz. Ogólnie to może porozmawiajmy trochę o tym, co z serią Rolnik Mechanik, bo ogólnie mam dwa ciekawe tematy dzisiaj. O 30 będę mówił i o właśnie Rolniku Mechaniku, więc warto posłuchać. Myślę, że sobie jak i o jednym i o drugim zrobię oddzielny odcinek. A dlaczego nie ma Rolnika Mechanika już taki czas? Dlatego, że coś się popsuło i usunął mi się save jakimś cudem od save. Od właśnie tej serii. No i nie wiem, czy robić od nowa na tej samej mapie, czy robić na innej mapie, czy darować sobie tą serię. No ale myślę, że darować to raczej wy byście nie chcieli, bo widzę po komentarzach, że gdzie jest Rolnik Mechanik i tak dalej. Myślę, że sobie po prostu jakąś inną mapkę znajdę. Jak na. Teraz będzie troszkę wolnego, od 20 się właśnie już ostatni dzień do szkoły idzie, przynajmniej u mnie. Więc sobie jakoś tam powoli będę działał. Druga sprawa to właśnie z 30. I takie moje pytanie do Was. Czy opłaca się mi robić właśnie tą 30, skoro jest wydana ta borsuka? Znaczy, no ona jest wydana, ona jest jego, ale ona nie jest wydana przez niego, bo tam ktoś podobno wydał mu. I właśnie, czy ja mam robić? Wiadomo, moja by była trochę. Byłoby bardzo podobne te ciągniki, dlatego że jak i u mnie, tak i u niego byłoby Udeim. Byłoby to nawet chyba na tym samym modelu. Ja bym dał na pewno ten kabino 30, polskiej 30. Tak. Ue, panie. Jak pan jeździsz? Jadę sobie z tamtej strony, przejadę. Więc, no i na pewno u mnie by było troszkę więcej konfiguracji, chociaż nawet nie patrzyłem, jak jest tam. Ja wiecie, że ja się lubię w konfigurację bawić, przynajmniej w 17. Ale mi to tam jest obojętne, czy ja mam to robić, czy nie. Możecie pisać, czy wy chcecie. I co do samego wydania tej 30, no to żal mi trochę borsuka, ale z tego co wiem, to już drugi raz mu chyba wydali takie mody. Wcześniej z tym Pipciem i Mieciem, czy jakoś tak było. A teraz z. Nie wiem kim tam nawet. Jakoś za bardzo tego nie śledzę.
No ale powinien się, po prostu ja to wiem z komentarzy, bo mi napisaliście. Po prostu powinien się chyba nauczyć, że raz się przejechał, no to tak trochę mniej ufnym być. Ja się przejechałem raz w 17, jeszcze na ciągniku bardziej obskryptowanym od niego. I ja sobie ten ciągnik po prostu miałem wydać, ja go sobie nie wydałem. Zrobiłem go sobie na takim skrypcie, że każdy miał zazdro, więc no sorry. Ja tam jestem tego zdania, że jak się komuś na 100% nie ufa, najlepiej to jak ktoś ma kanał na YouTubie taki większy, nie mówię, nie wiem, 100 subów, nawet już ten 1000 może ci wydać, albo i dwa, ale jak ktoś ma powyżej 10 subów, no to raczej już się będzie zachowywał w miarę, tak wiecie, normalnie, na przykład jak ja z Pumą, no to na luzie mu te mody dawałem i nic się z nimi nie stało. Jeżeli tam z kolego nagrywał, to ten, to pytał się mnie, czy może dać dla kolegi, więc wiecie, tu jest ten luz. Chyba sobie doładuję, albo nie. Ja tak patrzę, że ja chyba zaraz na jednym RCW to całe pole zarzucę. Jak pamiętam, że te RCW, co było wydane na początku, miało strasznie mało pojemne było, to tym to zaraz całe pole naprawdę rozrzucę. No ale luz. Wapno najwyżej zostanie na następny rok. Też właśnie możecie pisać, czy po skończeniu tej serii robimy drugi sezon, czy nie. Bo to też jest w sumie mi ten. I co, jeżeli ktoś tu dotrwał do tego momentu, to może hashtag RCW w komentarzu, ja ci przypnę serduszko i będę bardzo wdzięczny. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie w tym... O Jezu. Sąsiedzi to mnie chyba zaszlachtuje, jak mnie znajdą. Czy mówiłem w tym odcinku, ale zapraszam do subskrypcji tego kanału. Ponieważ właśnie będzie seria fajna na 5000. Ogólnie no to dzisiaj mamy 7. To myślę, że jeszcze na niedzielę sobie go wstawię. Jeszcze dzisiaj jakiś odcineczek nagram. Zaraz idę oglądać Rolnicy z Podlasia, więc w tym czasie sobie może wrzucę ten odcinek. Tak oglądam ten serial. To jest bekowe w sumie. No i co? Nie wiem, już się tak wygadałem. A, też pytanie do was. Kolejne. Czy robić taki odcineczek luźniejszy, że sobie oglądam stare filmy z Rala, bo w sobie ostatnio włączyłem. Nie oglądałem wszystkich od razu, mówię. Oglądałem tam z dwa. A, no w sumie to połowa, bo ich tam jest 4 z 5. Ale mam na kompie jeszcze, wiem, pamiętam, że gdzieś mam takie stare, takie naprawdę stare, gdzie nagrywane to było jeszcze nie tym GoPro, ale znaczy to nie było GoPro, to była podróbka GoPro, tylko było nagrywane jeszcze takim starym, znaczy starym telefonem. Jeszcze to, wiecie, pionowo było nagrywane niektóre te filmy. Trzeba się w to pobawić, bo to nawet fajnie mogłoby wyjść. No ale też, czy chcecie, czy nie. Dobra, czekajcie, tylko coś sobie zobaczę. O, dobra. Jeszcze sobie naładuję TRCW i rozwiozę do końca. Akurat całe pole na odcinku pewnie zrobię. Nawet chyba całego RCW nie będę ładował. Naładuję z łyżkę. No strasznie to mało, pomału schodzi. Aż za mało realistyczne to jest, jak dla mnie. 30 na godzinę? Wow. I teraz tak. Trzeba tutaj sobie... No, dobra, jadę tak, o. Zaraz to się dokończy. Ach, prawie bokiem wleciał. Sobie pozbieram te wapno. Żeby mi potem, wiecie, żal go tutaj zostawić. O, dobra. Bardzo dopracowane niektóre te mody. O. Dobra, i lecę sobie to rozsieję.
To jeszcze właśnie pasek nie został, to pojadę. Jakoś tam od granic, to znaczy od tego, od miedzy i na poprzeczniakach to jak wpadnie, to wpadnie, jak nie, to tam luz. Bo to i tak zawsze od tej miedzy, tak wiecie. No, teraz powoli trzeba sobie jeździć, znaczy powoli, no jeździmy sobie po prostu. Tutaj trzeba właśnie to dokończyć, ale to już pewnie poza odcinkiem, bo jeszcze sobie muszę miniaturkę zrobić właśnie. 40 FPS-ów mam, na ostatnie jak nagrywałem też miałem. Ogólnie przestałem film nagrywać dlatego, że mi bluescreen wywaliło i musiałem save'a sobie od nowa szykować, tak gruberować to całość i tak dalej, bo zapomniałem dokończyć wtedy po odcinku. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, hashtag RCW, dostajcie serduszko. Zapraszam do subskrypcji, łapkowania. No i co? Elo!